Sława i chwała. Dobra. Słuchajcie, witam na pierwszym zajęciu. Ale jakiej? Takiej sztuki. Tak. I ten raz jest artystą. Maluje. Który urodził się w Gdańsku. Nazywa się to Blaszany Bębenek, za którą dostał Nagrodę Nobla. Kto dostał z Polaków Nagrodę Nobla? Jak Miłość. Każdy Księciewicz dostał, ale za jaki tytuł? Miłość. Dobrze. To znamy jeszcze inne galerie. Oprócz Bałtyckiej, Przymorza. Galeria Szkodzi. Bo po to jest. A w Warszawie dużo jest. Tak. I ja znam sobie się. Dzień dobry, jesteśmy w galerii sztuki, w której są bardzo przedziwne, przeróżne obrazy. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry, jesteśmy w galerii sztuki, jest bardzo dużo obrazów i bardzo ciekawe światła. Ogólnie jest bardzo ładnie, dziękuję bardzo, do widzenia. Dzień dobry, witam w galerii Interaglasa, jest tu bardzo pięknie, serdecznie zapraszam, dziękuję, do widzenia. Dzień dobry, jesteśmy w galerii sztuk pięknych, to jest naprawdę niesamowicie, dziękuję, do widzenia. Dzień dobry, jesteśmy w Gdańsku, w galerii i oglądamy piękne obrazy i w ogóle dzięuję. Dzień dobry, jest 8 kwietnia, znajdujemy się w galerii Interaglasa, oglądamy ciekawe obrazy, dziękuję, do widzenia. Witam, jestem w galerii w Gdańsku, jest tu bardzo miło, jestem zaskoczona, że tu jestem, dziękuję. Siemka, jesteśmy w galerii sztuki, jest bardzo dobrze, a poza tym jest 8 kwietnia, duże okna. Biało-pomarańczowe ściany. Obrazy są bardzo ładne, dziękuję. A co jeszcze jest na tym zdjęciu? Jakiś pies albo... Tak? Worek czy... Jakiś dół. Przypomina mi to trochę faceta. No chyba nie jest tylko ona. Fajnie. To są te ludzie. Ja wiem, że ja cię traleczę. Kobieta leżąca. To jest futra. Dobra. Puto, brawo, bardzo ładnie. Nie zostanę na pewno. Dziękuję.